A dzisiejszy serwis zaczynamy od tragicznych wiadomości. Czarna seria na rybnickich przejściach dla pieszych. Nie dalej niż wczoraj informowaliśmy o problemie przy osiedlu na ulicy Budowlanych, a już tego ranka do kolejnego śmiertelnego potrącenia doszło w Świałowicach. Tuż po godzinie 5 rano pod kołami samochodu osobowego zginął 54-letni mężczyzna. Wypadek był o tyle nieszczęśliwy, że mężczyzna potrącony został podwójnie. Zginął na miejscu. Oto feralne przejście dla pieszych w Chwałowicach. Z relacji mieszkańców wynika, że nie pierwszy raz doszło tu do wypadku drogowego z udziałem pieszych, ale ten jeden był szczególnie tragiczny. W wyniku tego wypadku zginął 54-letni mieszkaniec Chwałowic. Mężczyzna, jak ustalili do tej pory policjanci, mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych. Najpierw przez samochód marki Opel Zafira, który jechał w kierunku centrum. W wyniku tego uderzenia mężczyzna dostał się na drugi pas jezdni i wtedy uderzył w niego samochód marki Opel Corsa. Mężczyzna nie miał szans na przeżycie. Na miejscu od razu zjawiły się służby ratunkowe, lecz nie udało się uratować 54-latka. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia, a nie są one oczywiste. Naprawdę nie wiemy, to uderzenie było takie śmiertelne, bo najpierw jeden samochód, potem drugi. Obaj kierowcy jeszcze byli trzeźwi. Trzeźwi muszą być także piesi, ponieważ właśnie w tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność. Specyficzne położenie tego przejścia wymaga zarówno od kierowców, jak i pieszych wzmożonej koncentracji. Słyszałem rano podobno. Tak, no, czemu nie? Nie boi się pan przechodzić przez jezdnię? Nie, trzeba uważać. Uważać trzeba nie tylko w Chwałowicach. Oto przejście dla pieszych w innej części Rybnika. Skrzyżowanie Budowlanych i Dąbrówki. Właśnie w tym miejscu 2 tygodnie temu zginęła kobieta. Kierujący samochodem osobowym, nadjeżdżający właśnie od strony ulicy Raciborskiej, potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych kobietę. Na skutek obrażeń kobieta zmarła. Policjanci mówią wprost, to już czarna seria na rybnickich drogach. Winni są nie tylko kierowcy i sami piesi, ale przede wszystkim jesienna pogoda. Zmierzch zapada szybciej, a i rano niewiele widać. Również wcześniej mieliśmy wypadki, do których doszło na przejściach dla pieszych, czyli w miejscach, gdzie wydawałoby się, że piesi są najbardziej bezpieczni, ale niestety tak nie jest. Wiele osób ginie na przejściach dla pieszych, ale związane jest to w tej chwili również przede wszystkim z warunkami na drogach i tym, że kierowcy nie dostosowują swojej prędkości do tych warunków, ale również z aurą. Piesi ubierają się na ciemno. Do zdarzeń dochodzi albo po zmroku wieczorem, albo wcześnie rano. Uwaga i koncentracja to nie wszystko. Na drodze życie zapewni tylko zasada ograniczonego zaufania, bo lepiej sprawdzić 2 razy, niż później dziwić się, że samochód wyrósł nam tuż przed nosem. To już tutaj był nie jeden wypadek. Taki wypadek, tak? Tak, tak. To już się tu zdarzało częściej? Tak. Akurat tutaj, tu powinny być akurat światła. No tak, tu właśnie ludzie mówią, że światło w tym miejscu naprawdę dobry tak, pomysł. Tak, 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 tak. Naprawdę tu światła, bo jest strach o dzieci nasze, prawda? Policjanci, piesi oraz kierowcy. Wszyscy życzyliby sobie, aby czarna seria na rybnickich przejściach dla pieszych już się skończyła.